oto Gdańsk. Takie było to miasto dawniej. Piękne, słoneczne, złote. Przepełnione pamiątkami polskości, złotymi orłami. Lecz przyszedł czas, kiedy Hakata przysłoniła orła swoim czarnym znakiem. Przyszedł czas nienawiści, czas zbrodni. I w Gdańsku, w mieście pokojowej pracy, w mieście bogactwa, padły pierwsze strzały wojny, padły pierwsze ofiary. To tu się zaczęło. I tak się skończyło. Pod niszczycielskimi ciosami padały hitlerowskie bunkry. Padały niestety i zabytkowe budowle. I dopiero ogień zniszczenia czyścił to miasto z nienawiści i zbrodni. Miasto wróciło do nas w gruzach, martwe. Podnosiliśmy go z ruin własnymi rękami. Codzienną, ciężką i mozolną pracą tchnęliśmy w te gruzy życie. Wiele zrobiliśmy przez te 20 lat w naszym mieście. Stworzyliśmy je od nowa. Gdańsk jest dziś znowu piękny, chyba piękniejszy niż kiedykolwiek. Dwadzieścia lat Gdańska, wielki, heroiczny niemal okres odbudowy, skłania do jubileuszowego patosu. A my chcielibyśmy pokazać po prostu jeden zwykły dzień naszego miasta. Jeden z 7000 pracowników.